Eliza, powiedz, jak tobie podoba się premierowy kalendarz autorstwa Katarzyny Paskuda? Ja Kasi strasznie zazdroszczę, że jej się udało zachęcić i przekonać gwiazdę, w której ja jestem zakochana od lat. Jest to pani Teresa Rosati. Jest to tak duże nazwisko i tak wspaniała osobowość. I pani Teresa jest na tym kalendarzu. Podziwiałam przed chwilą zdjęcie. No Kasiu, co mam powiedzieć? Wielki sukces. Dzisiaj wyglądasz znakomicie. Pobiłaś rekordy. Myślę, że sieć dzisiejszego dnia po prostu pójdzie do góry. Masz przepiękną sukienkę. Wyglądasz jak milion dolarów i oby tak dalej, Kasiu. Kciuki trzymam za ciebie bardzo mocno. A ty, Winicjuszu, powiedz, czy wybrałeś sobie jakąś konkretną stylizację właśnie, jeżeli chodzi o te zdjęcia. Czy któraś z kobiet najbardziej przykuła twoje oko? Szczerze, chyba tak, za którą stoimy teraz. No bo ja uwielbiam takie kreacje, które są takie troszkę takie piórkowate, troszkę takie postrzępione. Ja lubię takie połączenia. No oczywiście w modzie damskiej, no męskiej bardziej klasyka, tak? Ale jeżeli chodzi o damską, to mi się takie połączenie podoba. No i tutaj też ten odsłonięty brzuszek idzie ewidentnie na plus. A ja chciałam powiedzieć, że są stylizacje pani Teresy Rosati, więc to też nie jest wszystko przypadkowe. Czy Kasia Paskuda was zaskoczyła właśnie tym kalendarzem? Ja Kasi Paskudzie kibicuję od lat. Myślę, że ten kalendarz jest bardzo dopracowany i widać, że poświęciła mu bardzo dużo uczucia i serca. A myślę, że w każdej pracy najważniejsze są emocje. I te emocje, Kasiu, widać w twoim kalendarzu. Rewelacja. Myślę, że jeżeli chodzi o Kasię, to można powiedzieć tak. Nie zaskoczyła, ale na szczęście nie rozczarowała jak co roku. Także... wielki plus. Eliza i Winicjuszu, jakie macie plany na najbliższy okres? Plany zawodowe oczywiście. No planów zawodowych trochę przybyło. Będziemy niebawem związani z pewną projektantką polską. Będziemy z nią ostro działać. Ja mam kilka propozycji, jeśli chodzi o programy rozrywkowe. Rozważam jeszcze, bo też chcę się na jeden zdecydować. Więc myślę, że powoli, powoli. Tak jest. Trochę będziemy działać razem, trochę osobno, trochę w telewizji, trochę w internecie. Tyle na razie możemy powiedzieć, a z projektantką to zobaczycie już niebawem. Na pewno, słuchajcie, kochani, głośno o nas będzie. Wszystko przed nami. Oby, oby. A mówiąc właśnie o waszej dzisiejszej stylizacji, czy was ktoś z projektantów dzisiaj na przykład stylizował, ubierał? Ja jestem, słuchajcie, po dwóch sesjach dzisiaj. Ubrałam się w 3 sekundy. Dzisiaj wystylizowała mnie pomada. Sukienkę od jakiegoś czasu miałam i pomyślałam sobie, że czerwony kolor będzie dzisiaj kolorem pasującym do wydarzenia, bo jest taki właśnie blisko sercu. A ja muszę się pochwalić dzisiaj się. Sam wystylizowałem się, mam buciki od Badurki, naszej kochanej polskiej, spodnie od Kevina Kleina, na koszulę mój ulubiony Ralfik, no i marynarka Zary, żeby nie było przypadku. Tak projektantsko. Nie ma przypadku. No nie ma, no. Szary z tym, z żółtym. Moje ulubione połączenie.